drużyna Janusza Wójcika, która rozegrała pod wodzą tego selekcjonera trzy spotkania, wszystkie zwycięskie, przypomnę, z Węgrami 1-0, z Litwą 2-0 i 3-0 z Mołdawią w Kiszyniowie. Ten mecz relacjonowaliśmy dla Państwa we wtorek. Liczę, że także to spotkanie zakończymy zwycięstwem. Taka akcja biało-czerwony, znowu pole karne, piękny strzał z lewej strony, trudem obroniony przez bramkarza gruzińskiego Nikę Togonidzego. Arciu Arwewadze, ten, który gra w holenderskiej Bredzie. Gachofidze i... Radosław Dzilewicz jest wychowankiem GKS-u Tychy, potem przez kilka sezonów grał w Chorzowskim Ruchu, trenowany przez drugiego trenera reprezentacji Edwarda Lorenza. Następnie grał w lidze szwajcarskiej, no a potem w Bundeslidze. Łobrzanidze. Szota Arweładze. Szybki, dynamiczny, dobrze wyszkolony technicznie, dośrodkowanie na tego brata Arciła, ten drybluje, długo za chwilę i strzela w końcu bramkę. 1-0 dla Gruzji. Arciu Arweładze, składania swego brata szoty, zdobywa prowadzenie dla reprezentacji Gruzji. Piłkarz Bredy, to trybuny, na których w tej chwili siedzi może nawet 40 tysięcy widzów. Stadion może pomieścić 75 tysięcy sympatyków. Kiedy były mecze z Włochami i Anglią, było tutaj ponad 60 tysięcy ludzi. Dla Majaka, który wcześniej już miał żółtą kartkę, a więc od tego momentu grać będziemy w dziesiątkę przeciwko 11 drużyny gruzińskiej. I zmiana w drużynie Polski opuści boisko Świerczewski. Jego miejsce zajmie Adam Ledwoń, piłkarz GKS-u Katowice, 23 lata, który właśnie z Gruzją w Katowicach zdobył swój pierwszy gol. Gamarauli. 2-0. Kapitan drużyny gruzińskiej Kahaber Kadadze strzela drugą bramkę. Przegrywamy już 0-2. Sytuacja staje się trudna dla biało-czerwonych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że drużyna jest w okresie przebudowy, że nastąpiły spore zmiany kadrowe. Janusz Wójcik oparł swój zespół na olimpijczykach z Barcelony. W drugiej połowie widowisko stało się już jednostronne.
przewaga gospodarzy. Oni atakowali dynamicznie, pomysłowo. No i strzelili 3 bramki po błędach naszej defensywy. Niewiele brakowało, a Jóźwiak strzeliłby bramkę. Nie ulega wątpliwości, że trenera Wójcika czeka dużo pracy. Ten szkoleniowiec zdaje sobie z tego sprawę. Ledwoń. Mocne uderzenie, jeszcze piłka w rękach naszych zawodników. Naturalnie w cudzysłowie strzelał Iwan. Strzelił obok słupka. Dyskusję z sędzią Luboszem Michałem. Ledwoń. I bramka, proszę Państwa. Marek Jóźwik strzela bramkę, ale sędzia tej bramki nie uznaje. Uważa, że był spalony. Pokazuje to Lubosz Michał. Niestety nie mam powtórki, nie mogę przeanalizować tej sytuacji. Nasz reprezentant pokazywał, że stał jeszcze przed nim obrońca Murtaz Przelija. Arbiter, który był bliski tej całej sytuacji, nie uznał gola i nadal przegrywamy z Gruzją 0-3. Koniec spotkania, przegrywamy z Gruzją w Tbilisi 0-3. Wysoką porażką kończymy eliminację Mistrzostw Świata. Zajmujemy 3. miejsce w grupie z taką samą zdobyczą punktową jak Gruzini, 10 punktami, ale jesteśmy na 3. miejscu. Nasza drużyna rozegrała słaby mecz na stadionie w Tbilisi, ustępując rywalom przede wszystkim w drugiej części spotkania. Być może na postawę Polaków wpłynął fakt, że w drugiej połowie musiał opuścić boisko Majak, usunięty za drugi faul, karany żółtą kartką z boiska. No ale przede wszystkim zagraliśmy słabo w ataku, popełniając w drugiej połowie sporo błędów w obronie. W efekcie tego szybka, dobrze wyszkolona technicznie drużyna gruzińska wygrała 3-0 po bramkach Arciła Arveladze, Hadadadzego i Ketchbaj. Trudno, musimy przełknąć tę gorzką piłgułkę. Przegrywamy, a teraz rozpocznie się okres wytężonej pracy i okres znowu pewnej nadziei na lepszą postawę w następnych eliminacjach.